A no witam wszystkich moich przyjaciół, nieprzyjaciół, wszystkich widzów, subskrybentów i niesubskrybentów. A to, widzicie Państwo, po raz kolejny zawitałem Dałku. Powiem szczerze, możecie w to wierzyć albo nie, pojechałem tam tak naprawdę po to. Z tego samego powodu, co kiedyś na początku, smer dalej nie wrzuca na bieżąco. A po drugie, naprawdę chciałem zobaczyć, co się dzieje tam z tymi bohaterami, zwłaszcza właśnie z Łysym, chociaż nie spodziewałem się, że akurat tak łatwo go spotkam, to zupełnie przypadkiem, przechadzając się tam koło galerii. No ale cóż, trafiłem tam właśnie i chciałem jeszcze Państwu uzmysłowić. Tak mówię, możecie w to wierzyć albo nie. Ja naprawdę robię to wszystko dla rozrywki. Jakieś tam zarobki, które z tego są tak znikome, że powiedziawszy prawdę, nie zwraca mi się nawet to, tak na przykład jadąc tam tyle kilometrów. Wszystko spełzłoby na niczym, żeby nie to, że mam z tego zajebistą frajdę. Tym bardziej zobaczyć tych ludzi. A przy okazji, jak sami zobaczycie, pierwszy raz udało mi się oko w oko spotkać Smerfa, Rafała. No i cóż. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że tak podjedzie gwałtownie, bo już raz jedno kółeczko zrobił, drugi raz taki będzie, prawda? No ale to, że taki jest, to się to spodziewałem. No po prostu człowiek zawsze był takim człowiekiem, można powiedzieć, natrętnym, zachłannym, mało empatycznym i oczywiście zaborczym. To się okazało. No ale cóż, ja spełniłem swoją wolę, spełniłem, robiłem sobie frajdę, pojechałem sam zupełnie. No i oczywiście tych ludzi, którzy tam spotkałem, oprócz Krzysia, czyli oprócz Łysego, też są bardzo ciekawymi ludźmi. Sami stanowią moim zdaniem śmietankę elity takiej ełckiej, ludzi prawilnych, którzy tam mieszkają od wielu, wielu lat. Znają historię tego miasta, znają historię półświatka, znają historię Smerfa. Wiele się od nich dowiedziałem. Ogólnie to, co w tej chwili wrzucam, jest to pierwszy odcinek, można powiedzieć, a będą w sumie trzy części. Czyli trzy takie odcinki, do których już w tej chwili zachęcam, by obejrzeć. Teraz jest pierwszy, potem będzie drugi, potem będzie trzeci. Sami Państwo ocencie, jeśli możecie, wszyscy, obiektywnie. Nawet ci, którzy z góry już negatywnie mnie oceniają, bo są takimi bardzo, bardzo mocno zwolennikami i miłośnikami Smerfa i tego, co robi. Ale jeśli możecie, jeśli stać Was na trochę sprawiedliwej oceny obiektywnej, to czyńcie to. I wtedy będzie naprawdę miło i tak, jak powinno być. Póki co zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka. Oczywiście chciałbym zaznaczyć, żeby Państwo nie byli zdziwieni. Wszystkie osoby, które opowiadają się właśnie tutaj, to zostały, po prostu nie życzyły sobie, żeby były publikowane ich wizerunki, jak również nie życzyły sobie, żeby nawet głosy były zachowane jako oryginalne. Także jest to wszystko, kupę roboty było, żeby to ogarnąć, zmontować, ale tak jak sobie życzyli, tak jest. I oczywiście oni mnie zapraszają. Oni teraz kolejny, tak jak kiedyś Geniusz i Ewelina zapraszali mnie, tak teraz oni mnie zapraszają, żebym tam do nich kiedyś przyjechał nie raz. Oprowadzą mnie po całym Ełku, po punktach, po różnych rzeczach, gdzie jest bardzo ciekawe, ciekawie i też ciekawi ludzie. I co ciekawe, drodzy Państwo, możecie wiedzieć albo nie, poznałem dwóch takich bezdomnych, którzy nawet chyba nie słyszeli o Smerfie. Ciekawe, bardzo ciekawe, chyba nawet nie słyszeli, bo na co z rozmowy wywnioskowałem i też przeprowadziłem z nimi taką krótką rozmowę. To będzie w ostatniej części tej mojej całej relacji z Ełku. Także zapraszam i pozdrawiam wszystkich. Jeżeli możecie, to ocenicie to sprawiedliwie. Do zobaczenia. Powiem Ci od razu wprost. No dobra, drodzy Państwo, jestem w Ełku znowu. I teraz zobaczcie, mamy tutaj naszego znajomego Krzysia. Łysego, inaczej mówiąc. No i co powiedz jak tam tego, bo każdy no, u mnie się trochę radykalnie się zmieniło troszeczkę w życiu, kurde, no niestety, kurde, miałem chatę, kurde, ale akurat, kurde, się rozwiązałem z żoną, kurde, i no musiałem niestety opuścić to mieszkanie, a ona została z synami, nie, i do tego, kurde. Czyli to tam... tak już tak nawiązując do tego, co już było wcześniej, tak? Tak. I jak tam się potoczyło dalej, a teraz ostatnio? A teraz, kurde, na razie, kurde, odpoczywam sobie, biwakuję, kurde, ale w Krzekorach.
Aha, to, to ja akurat, no. Dobrze, dobrze dosłownie, że jest po prostu, kurde, jest, idzie do lata. A no bo już ciepło jest, nie? Gdzie się to no, nie no, kurde. Gdzie się to da się, kurwa, tutaj tak opalać. No ale to, kurde, to koło w południe, to, kurde, to nie idzie usiedzieć na babeczce, kurde. No ale tak, ale ogólnie tak. Czyli co, jak tam, czyli tam trzy miechy były tam gdzieś na wakacjach? Na sanatorium? Odpocząłem, kurwa, w Czerwonym Boże, kurde, i w Grądach Łonieckich. Aha. Jak tam, dobre warunki były? Ło, zajebiste, lepsze jak w Szkakolach. Sauna i tak dalej, masaże. A jasne, wszystko? Kurde, spacery, nie spacery. Po prostu... Dziewczyny były też? Nie, no tego... Tego nie było. I akurat i alkoholu nie było. Ale teraz nadrobisz, nie? Nie, no tam wiesz, tam sporadnicznie wypijam tam, kurwa, aby nie za wiele, kurwa, nie, żeby nie nurkować, kurwa, bo to normalne, kurwa. No tak. To ma posiedzieć no tak. Z kolegami oku, no tak po szklanie, kurwa, co, od czasu do czasu. Co, kurwa, nie, no bo wiadomo, kto tam pije, to tam i tego, no bo bez picia nie ma życia, tak? Nie, no cóż, kurwa, pewnie. Do Augustowianki się nie będzie piło, nie, albo no tak, no w kranówy. Ja tak właśnie, to chciałem powiedzieć teraz tak, czyli generalnie... A nie. Gdzie jest ten łysy? Łysy mówię, nie łysy, tylko Stasiek, nie wiesz? Na Konieczkach. Na Konieczkach, tak? Tam, no nie wiem nawet gdzie, w którym miejscu. Ja już dawno się z nim nie spotykałem, bo gdzieś jak mnie zniknął z widoku, kurde, to... Aha, to tak się generalnie specjalnie nie zmieniło, nie? No, trochę tak. Czy u ciebie się to zmieniło to, że jesteś wolnym człowiekiem w tej chwili? Ale już nie musisz się, możesz patrzeć śmiało w niebo. Pewno. I nawet jak trzeba, to nadal jesteś wolny. No, ja swoje to za te grzywny odsiedziałem, kurde. Bo a ile miałeś te grzywny? 1500 zł. I to oni co naliczyli, ale już jesteś na czysto? Na czyściutko, kurwa. To teraz już możesz... Będę mnie rzucili teraz ostatnio, kurwa. O, łysy, kurwa, jesteś czyściutki, widzę, kurwa. Nie, mówię teraz, nie pij, mówi, kurwa, na mieście, kurwa, nie? Lepiej iść, kurwa, do domu albo do piwnicy, kurde, nie? Albo gdzieś tam się, kurde, gdzieś w jakieś krzakory, kurwa, się schowa, no, i mówi, no nie, jak tak, tak chcesz, że taki... chcę tam coś wypić, nie, to kurwa, to tam lepiej, żeby nikt nie dzwonił, kurwa, bo oni wyrzucają i przyjeżdżają na interwencję, nie? No tak, 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 się, no bo dostają tak. Po prostu... Cześć. Dostają po prostu zgłoszenie i muszą przyjechać, nie? No i dlatego, kurde, wiesz, i oni muszą, kurwa, to sprawdzić, kurde, bo ich jest, to jest praca, nie? No tak, nie było. Czyli generalnie cały czas, cały czas preferujesz po prostu to, tak, żeby pić zdrowe napoje, słodkie, no, takie no, żeby dużo, wódki nie pić, no, starać się nie pić, dużo tak? Dużo glukozy, żeby było. Żeby dużo, tak, żeby było takie. Ale to, co my to pijemy, te nalewki, to... To są to... takie specjalne trunki, które nawet no, nie można nazwać się bardzo alkoholem, bo... No to, nie, to kompot, ja to nazywam kompot, kurde. Znaczy powstają na skutek fermentacji, no, owoców. Tak. Generalnie to jak kompot mniej więcej. To słodkie. Wiesz, że wolę, kurde, to wypić jak piwo? No ja preferuję. Ja preferuję karmię, bo bardzo je lubię, nie? A, nie. No, ja też je piłem kiedyś, kurde, to. To jest sporo czasu, kurde, ale tam się przerzuciłem na co innego, bo jak to się mówi, kurwa, słaba rozrywka, kurwa, na zerówce. Poświęcę trzeba. Ale jak ja na przykład nie piję w ogóle, nie? To jak ja to wypiję tego karmi, bo nie ma piwa, które nie miałoby nic alkoholu. Zawsze przy tym ważeniu coś tam wyskoczy, jakieś 0,5, 0,0, coś tam, nie? No, ale dla mnie, jak ja nie piję, to też taki szumek zawsze mam, nie? Lekki. Też jest kiedyś było... Znaczy po prostu dobre, lubię piwo, lubię smak piwa, nie? Znaczy, no, lubię takie naturalne, a te karmi to jest takie też inne. Ciemne. Spod piwka robione. No, spod piwka, no. No dobra, no to coś, no. Czyli tak, najważniejsze jest co? Jak to się mówi, dach nad głową to rzecz względna. Mieć co zjeść. No. Mieć co wypić i co zapalić. A ja później, kurwa, idę tak na ogrzewalnie, kurwa, zimą porok. No tym razem to byłem, kurwa, od stycznia aż do 23 marca, no w sanatorium tam. Czyli 23 marca wyszedłeś. Wyszedłem, no. I od tej pory jesteś po prostu człowiekiem już po tym sanatorium wyleczonym. Wolnym. Wszelkich długów, wszelkich... Wszystkiego tam, tak, kurwa, nie mam nic, kurwa, bo no, na bęby mnie wrzucali, kurde. O, łysy, widzę, kurwa, poprawa, kurde. Akurat nie piję na ulicach, kurde. To już cię znają nawet z tego, no jak nie, z pseudo. No, pewnie. Sywe już znają. No, jak oni to oglądają, kurde. No tak, no to widziałem, jakiś młody chłopak przychodzi, siema, łysy. To kurwa gwiazda, kurde. Znajomy, kurwa, samemu. Stasiek ostatnio. Stasiek to taka niby największa gwiazda u tego smerfa, nie? Stasiek. No bandyta, nie? No ale moim zdaniem gwiazd już jest coraz więcej.
bo to już oni, on by sam nie miał takiej siły przebicia za bardzo, nie? Sam jedyny jakby był, ale jak już oni wszyscy doszli, to... Tak. To śmietanka. Śmietanka po prostu Europy. Cześć. No ale co, tak czy inaczej, dołączyłeś do ekipy. No. Tych takich największych znanych już tutaj postaci. Ale no to kurwa. Takich już tak zwanych bandytów. No dobra, no co, najważniejsze zdrowie, czyli co? No na dzień dzisiejszy jest okej, okay. Jest pogoda. Pewnie. Jest. A zresztą wyleczyli mnie, kurde. Byłem w szpitalu w Ząbrowie, a to tak mnie wyleczyli, a wszystko mi sprawdzili, kurde. I serce, krew, moc. Nie. Czyli na wydolność jeszcze nie brali? Nie. Także jestem zdrowy jak ryba, jak na razie. To, no, wszystkie badania poprzechodziłem, kuła normalnie, już w celu. No, się z tego. Jak mówię, wszystkie badania ci tam robią. Nie, no nie, istotne, bardzo istotne, no, bo teraz może zacząć od nowa, nawet, prawie od nowa. No, taki odświeżony, tak. Zresetowany. Nawet próbę na wątrobę nawet robili, kurde, jest idealna. W danym stanie? Pewnie. Ale wiesz, ta mało się goliła. A jaka 3 miesiące się tam odpoczął, to chyba to wiadomo, nie, że zregeneruje. Tak, jeśli zregeneruje, kurde. Serce tak samo, kurde. Jak dzwon. Ile pan pali, mówi, nie? No ja mówię, no kilka sztuk. Kilka sztuk dziennie, nie, już tam nie mówiłem, że tam 20-30, kilka sztuk dziennie. Kilka paczek dziennie. To pan mówi też, jak posiedzi, mówi trochę, to też mówi się o zwyczaju, o odpalenie. Co? Przydałeś się. Nie, ja tylko rozmawiam z nimi. On cię nagrywa, zobacz. Gdzie? No zobacz, kamerę trzyma. No wie, że nagrywa, no. Chce opowiadać o swoim życiu po wyjściu, no. Ja? Chcesz się nagrywać? Ja tylko rozmawiam z nimi. To jest wytnę. Co łysy? Nie, ty mówię, rozmawiam z... Rozmawiam z... Kameruje, zobacz, w ręku trzyma kamerę. Przecież wiem, no nie... Widzisz łysy? No, no widzę, że telefon ma. Że telefon kła ma. No chodzi. Trzyma w ręku kamerę, kameruje cię, widzisz? No widzę, że ma jakiś telefon. No mówiłeś, że się nie sprzedasz. No bo się nie sprzedajesz. Nie, ja tylko rozmawiam, kurwa. On cię nagrywa, rozumiesz czy nie? To ja mam... Co obok siedzi. Daj chupa, nie? Łysy. Co? On cię nagrywa, zobacz. Trzyma kamerę, pozwalasz na to? Krzysiu, słuchaj. No. No mieliśmy teraz taką tutaj mały incydent. Ze Smurfem, tak? Znanym już wszystkim. No. Teraz wytłumacz po prostu, jak to jest. Dlaczego on tak się zachowuje, no. Co ma do ciebie za żale? Powiedz. Że ja go, kurde, że nagrywam się z kimś innym, a kurde go ja zdradzam, kurde. A, że go zdradzasz. Czy to jest jakiś no. Układ, jakieś tak, małżeństwo, czy tak powiem, jakaś on mnie przygarnął do siebie, kurde, a teraz, kurde, jeszcze nie mam tam wstępu. Dobra, tam. Zresztą i tak, a chciał mnie wziąć, mówi teraz, nie, kurde, tylko że ja czekałem na niego, kurde. Miesiąc czasu czekałem, to nigdy się nie pojawił, bo ja go nigdy nie widziałem, kurde, bo nie było go tutaj. No ale sami widzicie, nie? Nikt mi jego tematu nie poruszał. Sam podjechał i zrobił spinę, no kurwa. No. I jest jakby bezczelnie, nie? Jak jest... on się cały trząsł, kurwa. Dla mnie to jest no. Kpina, kurwa, normalna, kurwa. No i teraz to jeszcze wymusza na tym, żeby na nim wymusić, żeby on powiedział, że on się nie pozwala nagrywać. Przecież wiadomo, że on wiedział, że się nagrywa, bo my wszyscy wiemy, że wiedział. No. Myślę, że do domu nie weźmie. Ja już tu w domu nie jesteś półtora miesiąca. No tak. No. Szantażuję go, że go do domu nie weźmie. Wygonił siebie. No. Nie, ja ze Staszkiem poszliśmy sami. Dobrze. No właśnie, to było. Poszliśmy od razu i by było. Okay, no. A dlaczego poszliście? Ja, bo nam się tam coś spodobało, kurde. Tam. Te dwie idiotki. Tam były szczeceni, kurwa, że jest takie popierdolone, kurwa, się napiło. To zawsze sąsiad, kurwa, się skarżył, kurwa, rozumiesz, kurwa. Że jest za głośno raz, bo tam dziecko, czy dwoje dzieci malutkich taki mieli, nie? Wiesz, za ścianą, a to wszystko słychać, wiesz, wieczorem, kurwa, a ta pizdę darła, ta gośka, kurwa, i to strasznie. Wiesz, dlatego, kurwa, przyszedł do mnie, kurwa, mówi, kurwa, niech pan uspokoi, kurwa, tą kobietę, bo ona, kurwa, strasznie, kurwa, krzyczy głośno w nocy, a mi dzieci się budzą, kurwa, to ja jej mówię, ale to jej nie przekonasz, co ty? Mózg tak zryty, kurwa, bo na psychotropach ona jechała, to co ty? Co? To zapomnij, kurwa, wiesz, jak... Jak podskoczyłeś, to jeszcze kurwa ty bardziej lubiłeś. To się bardziej czekała.
A najgorsze to się kurwa z Jankiem. Jankiem to dobrze. To tak się teraz. Z jaszczurem? Jaszczur. Jaszczurem, jaszczurem, no. Słuchaj, ale zobacz, wracając do tego Rafała, nie? Jak chciał wymusić na tym, że teraz wystraszył się i powiedział, no to ja już nie pozwalam, nie? A przecież wiadomo, że od początku, jak zacząłem cię nagrywać, tak? No. Pozwoliłeś i chciałeś, żebym cię nagrywał, tak? No tak. Tak było? No tak. No, no to wiesz, a przestraszyłeś się teraz Smurfa, powiedziałeś, że już nikt mnie nie chcesz, nie? Ja ciebie rozumiem, ale jakie on presję stosuje? No i bardzo dobrze, no lepiej, ja jestem taki, że jak ktoś powie, to od razu, tak? No. I dlatego wyłączyłem i poszedłem do niego tam, do tego całego pajaca z samochodu. A on cię nagrał, to od razu zagrał. Tak. No właśnie, a ja mu nie zezwoliłem na nagrywanie. Że mnie puści też, jak tył nawet, to kurwa tak było jego rzeczą. No kurwa, to ale zobacz, czy nie jest bezczelny? No jak? Jest bezczelny, kurwa. Tak był on tu panem i władcą. Panem i władcą był na całym Ełku. Każdy, kto się pojawi nowy, o, to już zawsze jakiś taki, nie, bezdomny czy ktoś, nie? To już pod jego producenta filmowego. No bo nie by słaby bezdomny, wiesz? Tak. Słaby bezdomny, wiesz? Tak. Czy nie ma wyjścia, bo... Ty palisz Mirek, bo ja nie wiem. Nie, a, nie palę, bo ja cię nie ja tylko dla was kupiłem, bo ja nie palę, nie? No to sobie piwko takie, o. Nie, no tak, karmik, no. Dla każdego co to coś dobrego, no. No ale wiem, no mówię, każdy no, ma swój gust. Nie chciałbym to, drugi lub to, nie? Nie chcieliśmy tego poruszać, ja sam nie inicjowałem tego tematu jego. Po prostu, żeby tam se pogadał, jak tam wyszedł, tamtego, nie? A sami widzieliście. Sam podjechał i sam wziął to i ruszył. A potem mówi, że jak mu dupę obrabiam, no. Jak ja mówię do kamery, do ludzi, jak jest. No tak. No, prawdę przede wszystkim, dobrze powiedziałeś, prawdę. No. No. A ty teraz za tą prawdę musisz się bać, że może, wiesz, boisz się teraz? Nie. No tak. To ci coś zrobi? Tak, to mi tam nigdy nie uderzył, tylko że powiedział, że kurwa nie będę w nią mieszkać i nie zapłaci. Dobra, to kurwa. Półtora miesiąca nie możesz mieszkać. Tak. Jako to jest coś nowego dla niego? No powiedzcie. No. Nie, no dobra, no po prostu ja wiem na pewno, że nie przyjechałem. Kiedy, kiedy to przyszedłeś tutaj wczoraj? Będzie kurwa za 3 tygodnie. A to 3 tygodnie? A wcześniej gdzie mieszkałeś? Ja to na wiosce kurwa byłem, trochę tam w Altance siedziałem. Aha. Tam u tego Roberta takiego wyrwacza. Cieplu się zrobiło, to przyszedłeś tutaj, tak? No, to daleko było mi jeździć kurwa tam jest. No, ale dowód musiałem wyrobić kurwa przede wszystkim kurwa. Dzisiaj miałem go odebrać kurwa. No, rozumiem. To chyba go jutro odbiorę, bo dzisiaj chyba nie pójdę. No nie no, trochę by nie za bardzo tak, żeby poczuli od ciebie ten fermentację tych owoców. No tak no, dlatego to nie zginie on, nie? Tego soczku. On świadomy jest wszystkiego, nie? Tak, nie no, świadomy, dlatego tutaj właśnie też tak... Nigdy się nie opija, tak ja założę. Nie, ja nigdy się nie opijam, absolutnie. No właśnie, a to jest dobre. Nigdy i filmu się nie urywa. Nie. I nigdy nie nurkuje, kurde. A i nie nurkuje. Nie. Czyli generalnie nie jesteś, nie nadajesz się do wody głębokiej. Nie. Ja już nurkowałem kiedyś, kurwa, z łódki na Sznardwa, kurwa, w Giżycku. Normalnie, wiesz, kurwa, kobieta przesłała, kurde, dla mnie, kurwa, 200 zł, jeżeli pan, kurwa, skoczy do wody, kurwa, z tej łódki, nie? Tylko na kamerze było normalnie, kurwa, wiesz. No. Wiesz, i od razu mówi, że prześle pieniądze, nie? I owszem, przesłała. Ja, kurwa, wiesz, z tej łódki, kurde, jak zanurkował w tę wodę, kurwa, tam głębina, kurwa, cholera, kurde. A ja się boję wody, kurwa, bo się raz topiłem. Ale umiesz pływać? Umiesz. No, umiem, no. Nie po warszawsku? Nie. To było po piasku. No. No, kurde, co mi zależy, kurwa, to było latem w zeszłym roku. Cieplutko, kurwa, elegancko, to mi za 200 zł, kurde. Tyle co, skoczy? Więcej, nie zejdziesz, no. Nie, za. To jest tak, taki otargizm, to nawet nie przewiduj, no co ty. Znaczy generalnie co, no widzisz, no, fajnie nam się rozmawiało, tak? Tylko nam, przerwał nam to fajny nastrój i pogodny nastrój ten naszego wywiadu, że tak powiem, bo przecież ten wywiad to był wywiad, tak? Tak to można nazwać, taki śmieszny ala wywiad. No a i tak o przyjechał pan i władca i myślę, że wszystko jeszcze cię straszy, tak?
No do domu nie wejdziesz. Trochę pokrzyżowała nam plan. Do domu nie masz dawno. Pokrzyżował, jak powiedzieć? Pokrzyżował nam plany. Żeby chciał, to już mi dawno by mnie wziął, kurde. Nie teraz. No widać, że mu nie potrzebował ciebie akurat. Znaczy, bandyta mówi, że naściąga złomów, kurwa, tam, wiesz, na tę chałupę, kurwa, a później ani się nie wyspać, ani nic, kurde. Wypłynęłem, do piątku do domu spadłeś. No to mówię, kurwa, on mówił, że to złomy, co kurwa, taki wiesz, kurwa, albo jakieś pun, kurwa, to inne. No tak, no tak. Chociaż, kurwa, zachowaliśmy się po cichu, kurwa, no nie? Sobie, kurwa, co? Z Niemcy, kurwa, walniemy, kurwa, jakąś, kurwa, flaszeczkę, kurwa. Wydmuch i wszystko w porządku, kurwa, nie? Ten, kurwa, ta, kurwa, się wypije, kurwa, to pizdedrze. No właśnie, czyli co, no fajnie, że już jesteś na tym. No. Już jesteś po tym sanatorium, tak? Tak, ale wy się kręci. Wypocząłem, kurwa, elegancko. Wszystko mi się zregenerowało, kurde. Ani nie choruje. Cześć, Tadeusz. No dobra, no to już no. Czyli co, jak to się mi na tą chwilę obecną, że tak powiem? Nie. Jakoś tam jesteś zaopatrzony, tak? Tak. Jest to zakurić, tak? Jest to jakieś tam, że tak powiem, żeby płyny uzupełnić fizjologiczne w organizmie? Też jest? Tak. Generalnie wszystko jest. Teraz gra. No. Ale zobacz, jak to się mówi. Przecież wiadomo, że tego. Sobie gadaliśmy normalnie i. Porządek zakłócił. No, ale zobacz, jaki dziwny, nie? Przecież widział, że cię nagrywam i musiał wiedzieć, że ty widzisz, że to mamy uzgodnione, bo żeśmy sobie chcieli pogadać, no po prostu, nie? Jak już tu przyjechałem taki tyle kilometrów, nie? No to przecież wiadomo, że ty wiesz i wyrażasz na to zgodę. To normalne chyba, nie? No tak. No. To nie jest to, co się z mojej strony wymuszone, tylko było po prostu od początku. Tak było, nie? Żeśmy gadali. To przy świadkach. A, takie rzeczy. Tak. No, bardzo tylko sobie pogadaliśmy. Parę groszy od ciebie zarobię, chociaż na obiad, kurwa, jakiś konkretny, kurwa. No nie, no tak, no przecież wiesz, no kupiłem to, wiesz, żebyście mieli tamtego, papieroski kupiłem, no to weźmiesz tam, no. Parę groszy byś miał. Jak to się mówi, to nic w tym życiu nic nie ma nic za darmo. Po prostu. A tym bardziej, że ludzie tacy jak wy... Puszki zbieram i złom zbieram i noszę tutaj do tego. A tym bardziej tacy ludzie jak wy wymagają takiej wsparcia, jakiegoś takiego społeczeństwa. Choćby takich ludzi, którzy no, dają na to, co oni sobie życzą i żeby to sobie kupią. Nie? Ja to nigdy nie wybieram nikomu. Słuchajcie, Smerf na przykład jak dawał chłopakom jakieś pieniądze, nie? To nie wiem, czy pewnie wiecie o tym. No jak? Takich wyliczał co do wszystkiego. Zakazuje do sesji. Wszystko musieli wy... Co kupili? A to dlaczego kupiłeś to? A czego tamtego nie kupiłeś? A czego to kupiłeś? No i to jest taka presja. Przecież ja trząs na którymś odcinku widziałem. Po prostu trząs się, kurwa. Dasz mi dwie dychy? Nie dasz. Nie dostaniesz, bo się zakowałeś. Kurwa, po prostu. Jasiu to źle nie miał, kurwa. Kurde, to płacił taką kasę, kurde, że dam po 50, a jemu, kurwa, 500, kurde. Komu? No Jaszczura. No Jaszczura tyle? No. To ja Staszkowi najwięcej chyba dawał, zawsze mi się wydaje. Jak ślazak robił, to chyba Stasiu najwięcej dostał. No, Stasiu i Duchu. A Duchu gdzie jest? Nie wiecie? Ja wiecie Duchu? A to dobrze. A ja nie wiem, ja go już dawno nie widziałem. Dobra, okej. Już mam inny temat. No. Pogadamy. No. Już jesteś wielki. Ale zauważyliście od początku, jak ktoś obserwuje, że Duchu i Stasie go nienawidzą? Smerfa? Nienawidzą. Smerf? No tak. Ale Smerf... Ale Duchu i Stasiek Smerfa nienawidzą. Oni tak to... Jakby mogli, to by go kurwa w łyżce wody utopili. Tak... Ach, kurwa. No, też słyszałeś. Znaczy zauważyłeś, no. Albo coś, no nie, to nie będziemy wnikać, po prostu ja to zauważyłem jako widz. Nie, no tak. I to się potwierdziło. Jako też rosło. No. No to taki wie, to mniejsza o to.
tak. Mają swój konflikt, kurde, to... Nie no, każdy ma prawo kogoś lubić albo kogoś nie lubić po prostu. No, dokładnie. No zrób teraz pauzę, to pogadamy. Dobra, to ten, Krzysiu, przerywamy w tej chwili. Dobra.